przy telefonie minister Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co jest dzisiaj tematem dnia dla rządu? Za chwilę odbędzie się spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Dzisiaj to posiedzenie jest w trochę innej formule, ponieważ będzie uczestniczył w posiedzeniu również pan prezydent osobiście. Zwykle w takim posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele pana prezydenta, czyli szefowa kancelarii, szef Biura Bezpieczeństwa. Dzisiaj osobiście pan prezydent będzie uczestniczył w tym posiedzeniu i oczywiście będzie ono miało formę telekonferencji, gdzie część uczestników będzie brała udział właśnie za pośrednictwem szyfrowanego łącza w tym spotkaniu. Potem jest spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji, z klubami parlamentarnymi i reszta dnia wypełniona jest również aktywnościami i działaniami związanymi z walką z koronawirusem i sytuacją, w której się znaleźliśmy jako kraj. Czy premier z przedstawicielami opozycji będzie omawiał ten plan ratowania polskiej gospodarki? Bez wątpienia to będzie jeden z ważnych tematów na spotkaniach z klubami parlamentarnymi. Pan premier dostosowuje się niejako do oczekiwań parlamentarzystów, którzy mają pytania, propozycje, sugestie. W każdym razie to są takie spotkania, na których można praktycznie każdy temat poruszyć, więc jestem przekonany, jako że od wczoraj mamy ten projekt pakietu legislacyjnego, to jestem przekonany, że przedstawiciele klubów parlamentarnych będą chcieli rozmawiać o tym, a my z kolei jesteśmy zainteresowani, żeby zanim jeszcze trafi ta propozycja do Sejmu, maksymalnie dużo spraw wyjaśnić, omówić tak, żeby prace w Sejmie przebiegły w sposób jak najszybszy, jak najsprawniejszy nad tymi zmianami legislacyjnymi. Kiedy ustawy będą gotowe? Chcielibyśmy, żeby w piątek te projekty były już dopracowane, tak żeby jak najszybciej wnieść je do Sejmu. I Sejm, myśli pan, że w przyszłym tygodniu się zbierze i te ustawy przejdą taką szybką ścieżką legislacyjną, czy spodziewa się pan jakichś kłopotów? Mam nadzieję, że przyjmiemy sprawnie zmiany legislacyjne, o których rozmawiamy. To są działania, można powiedzieć, ponad podziałami. Choroba i w ogóle sytuacja, w jakiej Polska w związku z koronawirusem się znalazła, no, nazwijmy to, jest sytuacją ponadpartyjną czy stanem ponadpartyjnym. Więc mam nadzieję, że te prace parlamentarne przebiegną szybko i zgodnie. Natomiast co do samego terminu i formy posiedzenia Sejmu, to są decyzje pani marszałek Witek. Wiem, że prezydium Sejmu rozmawia, będzie rozmawiać jeszcze nad tym posiedzeniem. No i na pewno jak zapadną decyzje, to wszyscy zostaną o tym poinformowani. Czy rząd ma pomysł, jak odblokować polskie granice, gdzie są te kilometrowe korki tirów? W tej chwili prowadzone są działania, żeby jak najszybciej tę sytuację poprawić. W nocy zostało zmienione jedno z zarządzeń ministra zdrowia wydawane w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został uproszczony tryb funkcjonowania na granicy funkcjonariuszy Straży Granicznej. W związku z tym mam nadzieję, że szybko dojdzie do rozładowania kolejek. Czy prawdziwa jest informacja, że w czasie telekonferencji liderzy Unii Europejskiej uzgodnili zniesienie wewnętrznych granic Unii, czy też nie? Nie mam takiej wiedzy. Jak wygląda sytuacja w służbie zdrowia? Jest taka skarga tych szpitali powiatowych, że wszystkie środki są skierowane do specjalnych szpitali zakaźnych, a oni nie mają rozmaitych takich środków potrzebnych do codziennego życia. Czy weryfikuje rząd te skargi, czy też nie? Minister zdrowia na bieżąco weryfikuje tę sytuację. Być może sprawa, o której pan redaktor mówi, dotyczy tego, że w
pierwszym rzędzie, rzeczywiście w pierwszym rzędzie wszystkie środki, zwłaszcza środki ochronne, kierowane są do szpitali, które zostały przeznaczone na szpitale zakaźne. W każdym województwie jest co najmniej jeden taki szpital, w którym mają, do którego mają trafiać wszystkie osoby wymagające hospitalizacji, a zarażone koronawirusem. W związku z tym być może to o to chodzi. Rzeczywiście te placówki były tworzone w ostatnich dniach dosyć dużym wysiłkiem, bo wiązało się to też z przeniesieniami pacjentów i zabezpieczeniem środków ochrony medycznej, różnych medykamentów dla tych placówek. Jak o skali epidemii mówi się teraz na posiedzeniach Komitetu Kryzysowego, Grupy Kryzysowej? Rozumiem, że mówi pan o rządowym zespole zarządzania kryzysowego, tak? Tak jest. Są omawiane, zawsze to spotkanie rozpoczyna się od informacji ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, którzy przedstawiają sytuację epidemiologiczną kraju, konsekwencje związane z wydarzeniami z ostatnich 24 godzin i przedstawiają rekomendacje i najważniejsze wyzwania na najbliższe godziny. Potem są omawiane poszczególne problemy czy poszczególne kwestie, które w danym dniu muszą być rozstrzygnięte bądź zrealizowane przez poszczególne resorty czy instytucje państwowe. Czy to, co się dzieje, czyli ta skala nowych zachorowań jest przewidywana? Czy sprawdzają się przewidywania ministra zdrowia? No to oczywiście nie tylko minister zdrowia, ale i różne instytucje wspierające pana ministra prowadzą pewne estymacje. Na razie jesteśmy trochę poniżej tych prognoz, co może cieszyć, dlatego że może to świadczyć o tym, że środki zaradcze, które rząd Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził, w jakiś sposób pozytywny mają właśnie wpływ, że tych zachorowań jest trochę mniej, ale nie łudźmy się, przyrost zachorowań będzie następował i te dni, najbliższe dni i tygodnie będą bardzo istotne. Róbmy wszystko, żeby choroba jak najwolniej rozprzestrzeniała się, przestrzegajmy wszystkich wytycznych głównego inspektora sanitarnego. Często myjmy ręce, unikajmy zatłoczonych miejsc, zachowujmy właśnie odległości od naszych rozmówców czy osób, z którymi się spotykamy. Nie podawajmy ręki na powitanie. No, wprowadzajmy, krótko mówiąc, te wszystkie dobre praktyki w życie, które dzisiaj są na szczęście już ogólnie dostępne. Poważnie traktujmy tą sytuację i przy okazji chciałbym podziękować też wszystkim Polakom, bo Polacy naprawdę jak do tej pory bardzo odpowiedzialnie się w tej sytuacji, w trudnej sytuacji odnaleźli. A kiedy przewidujemy szczyt zachorowań? Ja nie mam takich danych, a też bardzo wiele zależy od tego, jak właśnie w tych najbliższych dniach sytuacja będzie się rozwijała. Kiedy rząd podejmie decyzję, czy przedłużyć ten czas, w którym dzieci nie chodzą do szkół? Na bieżąco monitorujemy tą sytuację. Decyzje będą zapadały pewnie też w najbliższych dniach. Będzie to oczywiście decyzja rządu po rekomendacji rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Skąd rząd weźmie 212 miliardów złotych na ratowanie polskiej gospodarki? My przedstawiliśmy wczoraj, pan premier i osoby biorące w konferencji przedstawili wczoraj, jak wygląda ten kompleksowy pakiet, który jest szacowany właśnie na kwotę blisko 212 miliardów złotych. To jest ta tarcza antykryzysowa oparta na pięciu filarach, czyli bezpieczeństwie pracowników, finansowaniu przedsiębiorstw, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, no i oczywiście program inwestycji publicznych. Tu są różne źródła finansowania. Duża część to są oczywiście wydatki budżetowe. To jest bardzo duże wyzwanie dla budżetu i obciążenie dla finansów, ale poza takimi względami czysto społecznymi to jest oczywiste, że lepiej ponieść te trudy
w krótkiej perspektywie i podjąć to bardzo duże wyzwanie teraz, niż potem przez bardzo, bardzo długi czas mierzyć się z negatywnymi konsekwencjami tej sytuacji, którą wywołała pandemia koronawirusa. No, na pewno pracodawcy i pracownicy przede wszystkim nie mogą być pozostawieni bez wsparcia, stąd decyzja o stworzeniu tej tarczy antykryzysowej. Jeszcze jedno pytanie, czy rząd wie, w jaki sposób technicznie to będzie przeprowadzone, w jaki sposób ludzie dostaną te wypłaty, o których mówi rząd, to wspomaganie, w jaki sposób będzie się odbywać, kto, gdzie i do kogo będzie musiał się zgłosić? Wie pan, tych informacji, bo też tych instrumentów jest bardzo dużo. My będziemy w najbliższych dniach informowali precyzyjnie poszczególni ministrowie, bo to szereg resortów jest przecież zaangażowanych w stworzenie tej tarczy antykryzysowej, więc poszczególne resorty, ale i oczywiście Rządowe Centrum Informacyjne będzie przez najbliższe dni informowało co do szczegółów i też tego, gdzie informacje można uzyskać. Na pewno takim doskonałym i wiarygodnym źródłem informacji jest strona gov.pl/koronawirus. Tam są informacje dotyczące nie tylko samej choroby, różnych warunków związanych z bezpieczeństwem, różnych innych informacji, ale również znajdą tam Państwo informacje oraz linki do kolejnych informacji związanych ze stworzeniem tarczy antykryzysowej. Jest takie miejsce, infolinia, na którą mają się zgłaszać ci, którzy podejrzewają u siebie koronawirusa. Tam jest czas oczekiwania bardzo długi. Czy tutaj nie można czegoś poprawić? My pracujemy cały czas nad poprawą tej infrastruktury. Numer infolinii jest dostępny też na tej stronie. Jest rzeczywiście olbrzymie zainteresowanie i olbrzymia potrzeba, żeby taka infolinia była dostępna. Cały czas usprawniamy ten system. Bardzo przepraszam, niestety muszę kończyć właśnie w związku z tym, że niedługo zaczyna się RZZK. Będę musiał kończyć, dziękując Michał jednocześnie za Dworczyk, rozmowę. My bardzo dziękujemy za to, że znalazł pan minister czas dla radia i dla słuchaczy Radia Wnet. Jest godzina 8:27. Minister Michał Dworczyk udał się do swoich bardzo ważnych zajęć, a my w Radiu Wnet po pierwsze powiemy państwu, jaki jest numer telefonu, gdzie można zadzwonić i podzielić się z nami rozmaitymi przemyśleniami dotyczącymi koronawirusa 500 i innych rzeczy, tak? W każdej sprawie można dzwonić. 507-240-7289 to jest numer naszego telefonu. Zegar wskazuje 8:27 i posłuchamy zespołu Blues Brothers.